jeden drugiemu chce coś zrobić, żeby ten drugi nie mógł mu oddać i wiesz, nikt nie ma takiej relacji jak my. Mamy relacje jak brat z bratem, jak przyjaciel z przyjacielem i my się na sparingach będziemy zawsze. Więc nam nie byłby problem wyjść do klatki i się pobić. Wiadomo, ja nie wyszedł w piąskówkach, bo bym ojcu zrobił krzywdę, ale na duże rękawice to bym mu... Zresztą zobaczcie, jaka to jest... Po prostu, jaka to jest... Jaka to jest zapłakana dziewczynka. On tylko udaje takiego chłopa, bo jest wielki, ma prawie 2 metry, 140 kilo. Jest duży, postawny i każdego na huki. Ale tak naprawdę w głowie to... Oj, sorry. Może walkę im zrobią, także szach tam pewnie w 10 sekund. Na tam pewnie się położy... sklepie od razu i tak to by nie wyglądało. Znam sytuację i wiesz, tak... A czyli znasz jego jakby? Nie, znam tą sytuację, jaka miała miejsce, aha, bo tam jechało, cała Polska jechała pod więzienie w Warszawie i cała Polska o tym wiedziała, więc sobie wymyślił jakąś bajkę, żeby mnie tylko... No i udało mu się i tyle. Cześć, Aleksandra Wtorczak, wraz ze mną Denis Załęcki, witam. Cześć, witam wszystkich. Po długiej przerwie, bo słuchajcie, Denis często nie miał dla mnie czasu i nie chciał ze mną rozmawiać i ludzie już się mnie pytali, dlaczego Denis nie udzielił mi wywiadów, czy on jest na mnie obrażony. Zabiegany jestem, za dużo mam wywiadów i chyba tyle. Czyli obrażony nie jesteś? Nie, rozumiem. Nie mam powodu. No już myślałam, że tutaj coś się wydarzyło. Dobrze, powiedz mi na tym panelu, no to tak, to krzesło plastikowe, to się zdziwiłam, że nie pękło tam kilka razy. No też, no żałuję, że nie było cięższe, bo no cięższe bym trafił, bo za daleko rzucałem troszeczkę, nie? Także fartnęło się frajerowi. Ale dostałeś od Marconia? On uderzył cię faktycznie tą chusteczką i czymś tam, co no, on tam rzucił, jeszcze... Ale to była zwykła chusteczka namoczona wodą, także wiesz, federacja mu nie pozwoliła zrobić czegoś takiego obrzydliwego, co on mówi, także nie, to jest farmazon z jego strony, jak wszystko. A bo jak on mówił, że to była jego otoczka. Bo on inaczej mówił, tak, że... No, zupełnie inaczej mówił, że coś tam robił, ale nic takiego nie robił. On zawsze wymyśla sobie, a zawsze jest inaczej. Jak z Ferrari ostatnio się mierzyłeś, to ten kopniak poleciał... Jak odczuwasz? On się boi ciebie, czy nie? Nie, no to jest boi dudek. To jest gość bez charakteru, on się bić nie umie. Ja miałem swój kryzys, on myśli, że teraz że to wykorzysta. Choć gość ma pecha, że mam współpracę z psychologiem. Mam dwóch psychologów, mam trenera, który mnie przyjął, bo wiele czasu nie rozmawialiśmy. Miałem zakaz trenowania. Mhm. Przyjął mnie, w końcu się wziąłem za siebie, trenuję. Także po prostu zderzy się ze ścianą. Ferrari mówił, że w ogóle nie poczuł tego kopnięcia znowu z twojej strony, więc... Zatkało go, dostał kopa i prawie się upakował. Także... Tak jak, właśnie Denis, ale tak jak dzwonił, bo dzisiaj dzwonił tak samo na panelu i powiedział, że dogadaliście się na pięści, żeby to wyjaśnić i tak dalej. Nie, to jak to było? Z nikim się nie dogadywałem na pięści, także on coś tam gadał, no, jak byliśmy na kamerce dla MMA.pl bodajże, tak chyba? No coś takiego było. Na sklepie gadaliśmy. To on tam mówi, że nie, coś, nie, nic takiego nie było ugadywane, że będziemy się bić. No, jakby chciał się bić, to bym powiedział, chodź, wyjdziemy sobie na zewnątrz i sobie wyjaśnimy. Nic nie było, żadnego ugadywania, się dostał kopa i tyle. Rozmawiałam z Gracjanem przed chwilą i on powiedział, że no postawny jesteś chłopak, ale on chce się z tobą bić, chce cię wyjaśniać. No, nie ma podjazdu tutaj. Wjadę, rozjadę i nie będzie tematu. Nie. Ale chciałbyś z nim zawalczyć, zmierzyć się? No, oczywiście, bijemy się we wrześniu. Jak federacja tutaj się zgodzi, ty, bijemy się we wrześniu, nie? No i elegancko. W siebie wjadę, to nie będziesz to zbierać, ty. Czekam. Także tak to wygląda. Dobrze, Denis, masz tak, Nathan, Gracjan, Ferrari, Buła. Kurde, Buła, Bu, Jezu, Buła jak Buła zadzwonił. Z Umielanczukiem i tak dalej. No właśnie, ale poczekaj, jeszcze jedna sprawa mi się przypomniała. Buła jak zadzwonił. Mhm. Co tam się stało w ogóle? Słuchaj, ci powiem tak. Gość najechał na moją rodzinę. Nie mogę się za dużo wypowiadać na ten temat, ale jeśli będzie walka z Bułą ogłoszona w tym roku lub w przyszłym roku, pokażę wszystkim od A do Z, co mam do pokazania, co nigdy nie pokazałem. Wiem, że wszyscy jego bliscy z jego otoczenia się od niego odwrócą. Pokażę takie rzeczy, gdzie no nawet kurwa, no wywiadę sobie będzie z nim robić, bo chcecie wyświetlenia, ale nikt z jego otoczenia się do niego nie będzie pucował. To jest zwykła pała bez honoru i tą grubą i tyle. Zresztą zobaczcie, jaka to jest po prostu, jaka to jest. Jak to jest zapłakana dziewczynka, on tylko udaje takiego chłopa, bo jest wielki, ma prawie 2 metry, 140 kilo, jest duży, postawny i każdego na huki, ale tak naprawdę w głowie to... Oj, sorry, w głowie to jest dziewczynka. No, bo Denis, ja widziałam, że ty po prostu tak się wściekłeś, jak on zaczął coś do ciebie mówić i zacząłeś mówić, że wszystko po prostu wyciągniesz. Tak. Mówisz o tym, co on robił po prostu wcześniej jakby gdzieś tam jego przeszłość, tak? Tak, co robi w życiu, mam czaru na białym, bo no niestety ma też dookoła dużo wrogów, dużo ludzi go nie lubi, no i po prostu mam wszystko i mam to na wszystko poparte dowodami, także... Czyli będzie... Patryk Maśniak jest zupełnie inną osobą, niż go znamy? To jest zwykła pała, to nie jest taka... Wiesz, on jest każdy dla ciebie czy dla ciebie, on jest wiesz, przyjacielski, tu się uśmiecha, on każdemu w dupę wchodzi. To jest, ale to nie jest dobry człowiek, to jest zły człowiek. Po prostu
da się go lubić, bo jest sympatyczny, ale to nie jest dobra osoba i ja to wszystkim pokażę, to jest zwykła pała bez honoru i tyle. A jeszcze Szachta zadzwonił i mówił o tym, że tutaj z Natanem będzie się bił, no będzie na niego czekał, czy on tam gdzieś czeka? Faktycznie przyjechał z tobą? Nie wiem, nie przyjechał ze mną, ale nie, tak pewnie sobie tylko mówił, ale może walkę im zrobią, także Szachta mu pewnie w 10 sekund, Natan pewnie się położy w sklepie od razu i tak to by nie wyglądało. No a to nawet nie ma, ale ty ogólnie sobie poradziłeś psychicznie już, nie? Z tym, bo wcześniej mówiłeś, że miałeś jakieś tam zejście. Tak, ale ja miałem problemy, zejście. Wiesz, do walki wychodziłem z bólem bez przygotowań, chory byłem na antybiotyku całe 2 tygodnie, byłem do zawinięcia za swoją przeszłość, lecz okazało się, że to coś tam obalili, jest ok, już nie muszę się martwić o swoją przeszłość, mam współpracę z psychologiem, jest ok, użyłem sobie w życiu, teraz trenuję ciężko, już teraz żadnych wymówek nie będzie, także idę dobrą drogą. Także wrócił stary Denis, także no, udowodnię to na walce czerwcowej. No i dobrze, ważne, żeby głowa ci pracowała, żebyś się dobrze czuł przede wszystkim. A ostatni temat to ten nietoperz. Kto to w ogóle jest? Bo on nie wiem, też urwał dzwoni. Się z choinki. Jakiś streamer podobno, nie wiem, urwał się z choinki, on słynie z tego, że on udaje i wymyśla różne historie. Gdzieś tam słyszał, przeinacza, także nie wiem, co to za łapek. Bo też jak w ogóle spadł ci mi ten mikroport, to cały czas go tam poprawiałeś, tak, krzyczałeś, tak, nie mogłeś. Bo znam sytuację i wiesz, tak... A czyli znasz jego jakby? Nie, znam tą sytuację, jaka miała miejsce, aha, bo tam jechało, cała Polska jechała pod więzienie w Warszawie i cała Polska o tym wiedziała, więc sobie wymyślił jakąś bajkę, żeby mnie tylko... No i udało mu się i tyle. Czyli on cię po prostu pomówił? No, oczywiście, że pomówił. Dobrze, Denis, to jeszcze ostatnie pytanko mi się przypomniało. Twój tato powiedział, że z tobą chętnie by się sprawdził w oktagonie czy na klatce. A ty co na to powiesz? My się od zawsze, od dziecka my się biliśmy stałe siły, sparujemy zawsze na maksa. Jeden drugiemu chce coś zrobić, żeby ten drugi nie mógł mu oddać. I wiesz, nikt nie ma takiej relacji jak my. Mamy relację jak brat z bratem, jak przyjaciel z przyjacielem. I my się na sparingach będziemy zawsze. Więc nam nie byłby problem wyjść do klatki i się pobić. Wiadomo, ja nie wyszedł w piąskówkach, bo bym ojcu zrobił krzywdę, ale na duże rękawice to bym mu a on by go do parteru osiągnął i bym go udusił i tak by to się skończyło. Ale no nie zrobiłbym mu takiej krzywdy, więc taki sparring to jak najbardziej, wiesz. I też byśmy się to, ale nikt tego nie zrozumie i każdy będzie to hejtował, bo nikt nie zna się skórze. Także półmózki zawsze będą mówić, za pieniądze Denis, tam się zawsze sprzedadzą i tak dalej, ale jak ktoś nie wie, jak my sparujemy, jak wszyscy widzą, no to wtedy mogliby ocenić. Nie, no pewnie, że tak. Dlaczego, że sprzedać się za pieniądze? No to każdy może, jeżeli twój tata tyle trenował. W rodzinie, wiesz o co chodzi, nie? No dokładnie, a jeżeli macie dobre relacje i tak dalej, to wy się tak tylko śmiejecie, że po prostu jesteście obrażeni albo coś, ale prawda jest taka, że wy macie bardzo dobre relacje. Tak, i zawsze w sobą, zawsze, nawet jak jesteśmy obrażeni, to i tak za sobą pójdziemy zawsze w ogień, to jest wiadomo, nie? Może być źle, ale zawsze idziemy jak syn za ojca, ojca no, za syna. Za rodziną w ogień, bardzo słusznie i dziękuję ci bardzo, Denis, za rozmowę. Dziękuję. Trzymaj się.